Leciało. Tutaj widzicie, że tkanka jest trójwarstwowa. To, co jest na samej górze, co jest napisane epimysium, to jest tkanka podskórna. Pod nią jest tkanka właściwa i tkanka namięsna. I one wszystkie pracują sobie cały czas, przewodząc informacje w całym naszym ciele. Jak powstaje napięcie na poziomie fizycznym? Na poziomie fizycznym dzieje się tak, że to napięcie jest wywołane tym, że jeśli przychodzi jakiś bodziec z zewnątrz do naszego ciała, czy w postaci urazu fizycznego, albo też jakiegoś uderzenia energetycznego, mam tu na myśli emocjonalny jakiś strzał. Wtedy mięsień reaguje, on odpowiada. Jeśli te sytuacje się powtarzają, to mięsień przez to, że jest napięty, staje się mniej ukrwiony, więc mniej ukrwiona staje się cała tkanka i on musi zacząć funkcjonować w jakimś nienaturalnym dla siebie ułożeniu, potem nawet zmienia się jego gęstość, właśnie po to, by utrzymać w ciele stan homeostazy, ponieważ nasze ciało jest absolutną świątynią, jest absolutnie doskonałe i zawsze dąży do homeostazy. W naszym ciele istnieje mnóstwo systemów autoregulacyjnych, które właśnie uruchamiamy poprzez te metody. Po prostu przypominamy ciału, dajemy mu bodziec do tego, że już jest bezpiecznie. Jak powstaje napięcie na poziomie emocjonalnym? Ja podam może taką sytuację z życia wziętą. Jest to ulubiona moja sytuacja. Jestem zachwycona tym, jak moja siostra wychowuje swoje dzieci. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której ty jako dziecko nie ma rodziców, skradasz się do szafy pełnej książek, no i zaczynasz wyciągać te wszystkie książki, wyrzucać je, rozwalać po całym pokoju. No i jak zareaguje rodzic, który przychodzi, twój? Jakie macie wyobrażenia? Jakie macie doświadczenia być może? Może kiedyś tak zrobiliście? Nie chcecie pisać? Ja mam takie wyobrażenie, że jeśli dzieje się tak, że tak, że rodzic się denerwuje, że rodzic reaguje na to, na tą zabawę dziecka tak naprawdę, jakiegoś rodzaju napięciem, które wysyłane jest do dziecka. I zobaczcie, skrzyki, zgrzytanie zębów, zobaczcie, co się wtedy dzieje. Jesteś dzieckiem, które się bawi, czyli rozwija swoją kreatywność, które próbuje nowych rzeczy, które udoskonala swój sposób jakby poznawania świata, percepcji i nagle wchodzi dorosły i wysyła do dziecka strzał. Jedzie ocena, krytyka plus może być właśnie jakieś niezadowolenie. Niezadowolenie rodzica jest zawsze ogromnym zagrożeniem dla systemu nerwowego dziecka. Dzieci uczą się rezygnować z jakiejś części siebie, żeby być kochanym. Więc jeśli taka sytuacja się dzieje, to dziecko na poziomie przekonań, czyli na poziomie ego, dostaje informację, że okej, to jeśli ja jestem kreatywny, jeśli buduję nowe rzeczy, jeśli tworzę nowe rzeczy, to za to dostaję. To znaczy, że to jest złe. Więc uczę się nie sięgać po swoją kreatywność. I bardzo często właśnie
jakby w naszych mięśniach, w naszej tkance, w tych zatrzymanych potencjałach energetycznych, czyli emocjach, zatrzymana jest również nasza kreatywność życiowa. I teraz powiem Wam, jak można reagować inaczej, jak właśnie zareagował mąż mojej siostry. Kiedy wszedł do pokoju i zobaczył, że absolutnie wszędzie są rozrzucone książki, a wśród nich jest Maryla, nie zareagował standardowo, nie zareagował oceną, krytyką, tylko zareagował ciekawością. To jest jakby temat, do którego będę tutaj wracać i który jest absolutnie konieczny w pracy z regulacją systemu nerwowego czy z uwalnianiem napięć. On po prostu popatrzył na to, wziął parę wdechów i wydechów i zapytał, kochanie, dlaczego wyrzuciłaś wszystkie książki na podłogę? Mała spojrzała na niego i powiedziała, robię basen. Zobaczcie sobie, że taka trywialna sytuacja może w naszym systemie nerwowym spowodować zatrzymanie tak wielu naszych potencjałów lub dać takie doświadczenie, że moja kreatywność jest ekstra, moja kreatywność jest super. I to bardzo często też widać w tym, jak to się przekłada na ciało. Jeśli nauczyliśmy się chronić jakoś napięciem, czyli jeśli ja zaciskałam żołądek, tutaj ktoś pisał o żołądku, więc jakby nawiążę do tego, że jeśli było za dużo jakiejś emocji, to nauczyłam się jakby kumulować to w żołądku, zatrzymywać, bo to pozwalało mi nie czuć tyle, ile było na dany moment. Czyli stał się to jakiś mechanizm, który na tamten moment mnie chronił. Ja tu oczywiście podaję przykład. Każdy z nas ma inną historię w ciele. Każdy z nas ma inne wzorce zapisywania napięć. Ale te wzorce kiedyś nas bardzo, bardzo chroniły. Powodowały, że byliśmy w stanie przeżyć jakąś daną sytuację. Natomiast nasz układ nerwowy działa w momentach napięcia, w momentach stresu z poziomu mózgu gadziego, z poziomu pnia mózgu, co powoduje, że w dzisiejszych czasach nasz system nerwowy nie rozróżnia tego, co kiedyś, kiedy mieliśmy tylko ten mózg gadzi, korzystaliśmy z tego, ponieważ kiedy pojawiało się zagrożenie, system nerwowy dawał dwa rozwiązania. Pierwszym było wysłanie krwi, napompowanie krwi do rąk, do dłoni, by można było obronić się przed przeciwnikiem, a drugi był pompowaniem krwi do nóg, by można było uciec. I jest to ten zapewne zwany, znany Wam albo nie, jakby system walki i ucieczki. Jest to ta podstawowa reakcja naszego systemu nerwowego. Ale kiedy jesteśmy dziećmi, to bardzo trudno jest nam uciec od rodzica, ponieważ to on jest źródłem poczucia bezpieczeństwa. I bardzo trudno też jest czasami jakby wejść w tą walkę z rodzicem, ponieważ jest on silniejszy. Chociaż czasami dzieją się takie sytuacje, że kiedy dziecko doświadczy jakiegoś stresu na zewnątrz, bawiąc się z innymi dziećmi, to przybiega do mamy i ją bije. Właśnie dlatego, że musi rozładować to, jak jego system nerwowy zareagował na stresującą dla niego sytuację. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że nasz system nerwowy działa z poziomu mózgu gadziego na sytuacje stresowe. Więc działa z poziomu przywspółczulnego układu autonomicznego, czyli tego, na którego nie mamy wpływu.
No właśnie. Jakby i co jakby zrobić w takiej sytuacji? Ja tutaj sobie przygotowałam notatki, bo jestem bardzo wielowątkowa i chciałabym bardzo dużo Wam powiedzieć, więc żeby tak się z powrotem wracać na tory, to będę spoglądać co jakiś czas w te notatki, które zrobiłam dla Was. Więc tym, co jest na co dzień bardzo wspierające, jeśli chodzi o pracę ze swoimi napięciami w ciele bądź napięciami naszych bliskich, jest zamiana oceny na ciekawość. Co to robi? Robi to to, że... co to robi? Dlaczego jest takie trudne? Robi to to, że jeśli wchodzimy w ocenę, to bardzo często powtarzamy wzorzec. Czyli uruchamiamy wszystkie struktury egonalne, uniemożliwiające nam kontakt z tym napięciem. W momencie, w którym zaczynamy być ciekawi tego, co dzieje się w naszym ciele, albo tego, jak reaguje ciało drugiej osoby, to wchodzimy w rolę obserwatora. Czyli nie dajemy pokarmu dla naszych napięć egonalnych, dla naszych zapisów, które mamy nagromadzone. A dlaczego jest to trudne? Dlatego jest to trudne, ponieważ my od maleńkości byliśmy oceniani. Jeśli mamy to szczęście wychowywać się w środowisku, które jest rozumiejące, które obserwuje, które ma system współczucia, to mamy bardzo łatwy dostęp do tu i teraz, do bycia ugruntowanym, do wysokiej pewności siebie. Natomiast jeśli tego nie ma, to te techniki, o których będę dzisiaj mówić, są bardzo wspierające właśnie dla naszego systemu nerwowego, by powracać do naszej naturalnej pulsacji, naszego naturalnego rytmu i zdolności do bycia obecnym w teraz. No właśnie. Oprócz tego, że są jakieś techniki, to te techniki zawsze dzieją się w relacji. Dlaczego ta relacja w uwalnianiu napięć, w uwalnianiu traum jest taka istotna? Jest istotna dlatego, że większość naszych traum, większość naszych napięć miała swój początek w relacji. Albo z braku tej relacji. Te napięcia, które zostały w naszych ciałach do dzisiaj i dają się we znaki w postaci chorób przewlekłych, w postaci bóli wędrujących bądź bóli w jednym konkretnym miejscu, mają swój początek w tym, że kiedyś w relacji wydarzyło się coś, co było za trudne do pomieszczenia. Peter Lewin tak to nazywa, że jakby trauma jest niczym innym jak zbyt dużym potencjałem energetycznym, który nie został rozładowany na poziomie ciała. Jak możemy rozładowywać to napięcie? Wrócę jeszcze do tego, to jest moja wielowątkowość. Jeśli się gubicie, to napiszcie mi, będę wracać do tematów. Bo zanim dojdziemy do w ogóle tematu uwalniania napięcia, to powoduje, to jeszcze wychodzi nam w międzyczasie taki temat unikania kontaktu z ciałem, unikania kontaktu z tym napięciem. Ponieważ to napięcie zawiera w sobie emocje, które wtedy były za duże do przeżycia i mamy takie wyobrażenie, że jak ja wypuszczę teraz, dotrę do tego miejsca bólu, miejsca napięcia, to narażę się, wiemy to na poziomie nieświadomym,
na ponowne przeżycie tej emocji. A tego nie chcemy. I po to mamy te mechanizmy obronne, te mechanizmy napięciowe, żeby tego nie przeżywać. A te metody, te techniki służą temu, by móc to przeżyć. Ale tym razem móc to przeżyć, móc to wypuścić, móc to przypuścić przez ciało w obecności osoby, terapeuty, prowajdera, który jest obecny, który jest uważny, który jest współczujący i który ma wyregulowany system nerwowy. Dlatego to też jest takie ważne, żeby czuć się bezpiecznie z tą osobą, do której się wybierasz, żeby pracować z ciałem. Bo ono naprawdę pamięta wszystko, ale przy tym jest bardzo, bardzo mądre. I jeśli będziemy chcieli mu zaufać, posłuchać go i uczyć się zamieniać oceny na ciekawość, to w bardzo szybkim tempie możemy dojść do pełni zdrowia.